No i był się też pod pomnikiem. Żeby, niech pan idzie tak, jak pan szedł dalej do góry. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. To jak pan niech pan jest od aresztu i idzie w stronę Brzeszcza? Zaraz to wyciągniemy. Poczekaj. No to w tym Zajdźcie mi z tamtej strony, tak? Bo tutaj nic się nie... No dobra, tu nie garnizonu Gdańsk pułkownikowi Romanowi Gadomskiemu meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Thank you.
Proszę Orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej o odegranie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pragnę serdecznie powitać Państwa na uroczystości odsłonięcia pomnika żołnierzy wyklętych w Gdańsku. Witam kombatantów i weteranów walk o niepodległość Polski. Jego Ekscelencję Metropolitę Gdańskiego księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Guzia. Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, pana Łukasza Kudlickiego. Wojewodę Pomorskiego, pana Dariusza Drelicha. Poseł do Parlamentu Europejskiego, panią Annę Fotygę. Przedstawiciela szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana Tomasza Stachowskiego. Dyrektora Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, panią Marzenę Kruk. Witam przedstawicieli zespolonej i niezespolonej administracji. Szanowni Państwo, wdzięczni tym, którzy w czasach braku nadziei trwali na straży naszej godności i pokazali nam, jak zachować wolność, gdy przysięgną się przeciwko nam wszystkie siły zła. Odsłaniamy dzisiaj ten pomnik. Pomnik najdzielniejszych z dzielnych, najwytrwalszych z wytrwałych, niezłomnych żołnierzy Polski podziemnej i powstania antykomunistycznego. Jeden z nich, kapitan Zdzisław Broński Usko, kilka dni przed swoją śmiercią w maju 1949 roku zapisał: jeśli walczymy i ponosimy ofiary, to dlatego, że chcemy właśnie żyć, ale żyć jako ludzie wolni w wolnej ojczyźnie. Żołnierze 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej śpiewali o swoich marzeniach. Bodaj ujrzeć, padając w ataku, Polskę wolną i czystą jak łza. Stanisław Sojczyński, Warszyc, dowódca konspiracyjnego Wojska Polskiego, przypominał swoim podkomendnym: do Polski wolnej, suwerennej, sprawiedliwej i demokratycznej prowadzi droga przez walkę ze znikczemnieniem, zakłamaniem i zdradą.
Kazimierz Żebrowski, pseudonim Bąk, ostatni komendant okręgu Białystok Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, napisał: naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Pod tym hasłem wytrwać musimy, choćby nas to nie wiem ile musiało kosztować. Wszyscy oni oddali swe życie dla Polski, jak dziesiątki tysięcy najlepszych jej synów. Ginęli w walce, ginęli w komunistycznych katowniach, ale pamięć o ich heroizmie i wartościach, którym pozostawali wierni, nie zginęła i nie zginie. Szanowni Państwo, jako przewodnicząca Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych chciałabym podziękować moim współpracownikom, doktorowi Karolowi Nawrockiemu, dyrektorowi Muzeum II Wojny Światowej i Krzysztofowi Drażbie, naczelnikowi Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Bez ich pracy, bez ich zaangażowania nie byłoby możliwe postawienie tego pomnika. Nie udałoby nam się tego dokonać bez wsparcia światowego, bez wsparcia finansowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz naszych sponsorów, Grupy Energa i Grupy Lotos, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. Dziękujemy także dyrektorowi Zarządu Dróg i Zieleni, panu Mieczysławowi Kotłowskiemu, za wszelką okazaną pomoc i wsparcie oraz pani Małgorzacie Kolesińskiej, pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni, dzięki której udało nam się pokonać szereg bardzo poważnych trudności urzędniczych. Dziękujemy bardzo serdecznie panu profesorowi Maciejowi Świeszewskiemu, który z potrzeby serca stworzył projekt pomnika. Dziękujemy także pani Joannie Strzemiecznej-Rosen, dyrektor TVP Gdańsk, za wsparcie medialne. Ale przede wszystkim dziękujemy. Drodzy żołnierze Armii Krajowej, komandanci, ekscelencjo, księże arcybiskupie, metropolito gdański, pani minister, pani poseł, panie senatorze, żołnierze i marynarze, panie i panowie oficerowie, szefowie służb administracji zespolonej, samorządu. Chciałoby się powiedzieć, panie prezydencie Adamowicz, no niestety pana prezydenta nie widzę tutaj, nie pierwszy raz, ale jest kandydat na prezydenta. Widziałem tutaj pana Kacpra Bożyńskiego. Dziękuję za obecność. Pani przewodnicząca, wszyscy szanowni goście, Suszczycy, bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być, że możemy tutaj się spotkać razem. Nasze państwo, które ma 1052 lata bez ludzi, których dzisiaj upamiętniamy, nie istniałoby. Nie spotykalibyśmy się w wolnym państwie, nie mówilibyśmy po polsku. Ta nasza wolność jest okupiona krwią, począwszy od męczennika, świętego Wojciecha, który tutaj przybył jako pierwszy i oddał życie. Później przez losy powstańców styczniowych, listopadowych, przez niedawno wspominanych przy okazji rocznicy 1 sierpnia powstańców warszawskich, których żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci byli kontynuatorami, a my jesteśmy zobowiązani o nich pamiętać i kontynuować ich dzieło, jako że teraz na nas przyszła kolej. Szanowni Państwo, chciałbym zacząć cytatem z prac 14-letniej Julii, laureatki konkursu literackiego, który w miesiącu marcu po raz kolejny była kolejna edycja dla dzieci, dla młodzieży. I te prace literackie wywarły na nas bardzo duże wrażenie. Chciałbym przeczytać bardzo krótki cytat z jednej z prac, bo on jest bardzo wymowny. W Gdańsku na ulicy Okopowej znajduje się również duży, ceglany budynek, na którym jest tablica mówiąca o miejscu torturowania żołnierzy wyklętych. Przechodząc koło tego miejsca, wiem, że nigdy nie zobaczę tych piwnic i cel, ponieważ nie wolno tam nikomu wchodzić. Mogę sobie to tylko wyobrazić. Choć moje wyobrażenie powstało, kiedy czytałam o historii Witolda Pileckiego. Ubowcy, głównie niesławny Różański, chcąc wydobyć od niego jak najwięcej informacji,
bardzo się nad nim znęcali. Miał powyrywane paznokcie, złamany obojczyk, ciało powykręcane od tortu. Jak wielu żołnierzy niezłomnych został zabity. Tak jak robili to Sowieci w Katyniu, strzałem w tył głowy. Jednak najbardziej poruszające jest to, że został oskarżony o zdradę ojczyzny, dla której całe życie walczył. W podziemiach gdańskich aresztów działo się to samo. W mieście Gdańsku niewiele się o tym mówi. W Gdańsku dzieje się coś dziwnego. Choć na pogrzeb Inki i Zagończyka przyszło tysiące ludzi, co oznacza, że pamięć o bohaterach przetrwała z pokolenia na pokolenie, to niestety w wielu wypadkach kłamstwo komunistów dalej żyje. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, optymizmem napawa fakt, że tak młoda osoba, 14-letni, potrafi mówić o polskiej historii z tak dużym zrozumieniem, z przenikliwością godną osoby dorosłej, świadomej. Osoby, która ocenia dzisiejsze realia społeczne i polityczne. To symbol i wzór dla młodzieży. Danutę Siedzikównę Inkę, gdzie był pogrzeb. Pewnie, tak jak tutaj jesteśmy, wszyscy byliśmy na tym pogrzebie i pamiętamy to wydarzenie, które traktujemy jako przełomowe. To wydarzenie, na którym pan prezydent Andrzej Duda powiedział: nie przywracamy honoru tym ludziom, tym żołnierzom. Sobie przywracamy honor. Oni nigdy honoru nie stracili. Te słowa i to wystąpienie pamiętamy. Ono było wymowne i cała ta uroczystość zapadła w naszych sercach. Pewnie do końca życia będziemy pamiętać, ale wiemy, że po tym wzniosłym momencie trzeba dalej pracować nad tym, żeby o tym nie zapomnieć, żeby znowu nie wróciły właśnie te kłamstwa, właśnie to, co mówiło się. I do tej pory niektórzy to powtarzają o żołnierzach wyklętych, że to jest różne, że to jest niejasne, że byli różni ludzie. To jest nieprawda, to jest zaciemnianie rzeczywistości. Musimy z tym zdecydowanie walczyć. I takie uroczystości, jak pogrzeb tych dwóch żołnierzy, Inki i Zagończyka. A ważne jest też, i to chciałbym tutaj powiedzieć, no, jest jedna z ulic w Gdańsku, nazwana imieniem Zagończyka. Oczywiście było to zrobione z mojej inicjatywy, korzystając z tej właśnie możliwości, że byłem zobowiązany nadać kilku ulicom w Gdańsku nazwę. Jedna z nich nosi nazwę Zagończyka. Ona jest w bezpośredniej bliskości Alei Żołnierzy Wyklętych. Niestety Aleja Żołnierzy Wyklętych jest tak zbudowana, że praktycznie nikt przy niej nie mieszka. Dlatego pomyślałem, że warto upamiętnić jednego z naszych bohaterów. Tym bardziej, że wszyscy mamy w pamięci też te wydarzenia sprzed 2 lat i to, że to nastąpiło dopiero po 70 latach. Niestety, jak wiemy, sprawa została zakwestionowana i nie wiadomo, czy ta ulica na pewno pozostanie. Ale jeżeli nie ta, to będzie inna. I musimy o tym myśleć, pamiętać, że przy każdej możliwości, którą mamy, trzeba upamiętać naszych bohaterów. Naszej tożsamości, dla przyszłych pokoleń Polaków, ale też dla innych narodów. Wiemy, że nie jest to łatwe, a przed nami długa droga, ale wiemy, z kogo brać przykład i komu jesteśmy to winni. Cześć i chwała bohaterom. O odczytanie listu od ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka, poproszę szefa gabinetu politycznego, pana ministra Łukasza Kudlickiego. Ekscelencjo, księże arcybiskupie, weterani, walka o niepodległość, żołnierze Armii Krajowej, żołnierze niezłomni, dzieci, wnukowie żołnierzy niezłomnych, pani minister, panie senatorze, panie wojewodo, oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze służb mundurowych, podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, innych służb mundurowych, wszyscy szanowni zebrani goście, gdańszczanie oraz wszyscy, którzy przybyliście dzisiaj do Gdańska na tę uroczystość, przypadł mi zaszczyt przekazania treści listu pana Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, na dzisiejszą uroczystość.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Warszawa, 4 sierpnia 2018 roku. Do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku i uczestników uroczystości odsłonięcia pomnika. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia pomnika Żołnierzy Wyklętych. Jednocześnie chciałbym pogratulować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego szczególnego miejsca pamięci narodowej. Gdańsk bardzo potrzebował i oczekiwał powstania pomnika Żołnierzy Wyklętych. Dramatyczne dzieje powojennego podziemia antykomunistycznego to także historia wielu gdańskich rodzin. Mieszkańcy miasta pamiętają kłamstwa o narodowych bohaterach, którzy w 1945 roku nie złożyli broni w obliczu sowieckiej okupacji. Wiemy wszyscy, że w Gdańsku z rąk komunistów ginęli polscy patrioci. Tu zamordowana została legendarna Inka i bohaterski Zagończyk. Pomnik Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem naszej pamięci i wdzięczności dla tych, którzy w najtrudniejszych warunkach prowadzili nierówną walkę o suwerenność naszego kraju. Swoim osobistym świadectwem pomogli Polakom przetrwać trudne lata okupacji komunistycznej i zachować przekonanie, że wolność warta jest wszystkich wyrzeczeń. Dzisiejsza patriotyczna uroczystość, odbywająca się w roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości, jest kolejnym zwycięstwem prawdy historycznej i umocnieniem obecności żołnierzy niezłomnych w zbiorowej, dumnej pamięci Polaków. Z wyrazami szacunku, Mariusz Błaszczak. O odczytanie listu od szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i osób represjonowanych, pana Jana Józefa Kasprzyka, poproszę pana Tomasza Stachurskiego. Dostojni weteranie walk o wolność i niepodległość ojczyzny, księże arcybiskupie, pani minister, panie pośle, panie wojewodo, przypadł mi w udziale ten zaszczyt odczytać dzisiaj list szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana Jana Józefa Kasprzyka, do uczestników dzisiejszej uroczystości odsłonięcia pomnika Żołnierzy Wyklętych. Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku. Nie mogę niestety w niej wziąć udziału ze względu na zaplanowany wcześniej udział w krakowskich uroczystościach związanych z rocznicą Marszu pierwszej kadrowej strzelców Józefa Piłsudskiego. W 1945 roku nie dane nam było wspólne przeżywanie radości z mieszkańcami Europy Zachodniej z powodu upadku III Rzeszy i zakończenia II wojny światowej. My Polacy po raz kolejny staliśmy się bowiem ofiarami okrutnego, bezwzględnego zaborcy. Więzienia i obozy ponownie zapełniły się wówczas polskimi patriotami, a na wschód ruszały pociągi z uwięzionymi uczestnikami walk o niepodległość naszej ojczyzny. Odpowiedzią na terror sowieckiego okupanta i jego krajowych podleczników było Narodowe Powstanie. To właśnie jego uczestników nazywamy dziś żołnierzami wyklętymi, albowiem przez całe dziesięciolecia znieważano nazywanych dziś żołnierzami wyklętymi. Skazywano ich na zapomnienie. Z dumą przypominamy młodziutką Danutę Siedzikówne Inkę z ostatniego z niezłomnych Józefa Franczaka i wielu innych żołnierzy powojennego antykomunistycznego podziemia. To oni dziś zajmują miejsce jako patroni szkół, ulic czy też instytucji, które zajmowali jeszcze niedawna niechlubni bohaterowie i oprawcy. Niestety dogasał opór ostatnich oddziałów zbrojnego podziemia. Zbuntowali się robotnicy Poznania. Później tłumiony opór rozpalał się ciągle na nowo, a pacała go nadzieja, jaką dał nam wybór Polaka na tron Piotrowy. W końcu przyszła Solidarność i upadł komunizm. W związku z odsłonięciem właśnie w kolebce Solidarności pomnika poświęconego żołnierzom wyklętym, pragnę wraz z Państwem oddać hołd wszystkim bohaterom i męczennikom, którzy nie tylko wahali się poświęcić życia dla naszej ojczyzny. Pragnę także gorąco podziękować organizatorom za inicjatywę uczczenia ich pamięci. Łączę wyrazy szacunku. Jan Józef Kasprzyk.
panie i panowie, w tym momencie nastąpi odsłonięcie pomnika. O odsłonięcie pomnika poproszę kapitana Władysława Dobrowolskiego, profesora Jerzego Grzywacza, porucznika Henryka Łaba, porucznika Leona Szczęsnego oraz doktora Karola Nawrockiego i Krzysztofa Drażby. Patrz! Na prawo! Patrz! Poświęcenie pomnika poproszę Jego Ekscelencję Metropolitę Gdańskiego, księdza arcybiskupa Sławoja Leszka. Panie i panowie, bracia i siostry, którym drogie są słowa, Bóg, honor i ojczyzna. Zanim odczytam i odmówię modlitwę krótką związaną z poświęceniem tego pomnika, proszę usiąść na chwilę, bo kilka zdań chciałbym też powiedzieć. Padły już piękne słowa i słyszeliśmy przemówienia, które przed chwilą zostały wygłoszone. Można powiedzieć, że przyzwyczailiśmy się już w tych sierpniowych dniach do tych patriotycznych przemówień, a nawet i pieśni patriotycznych, które wybrzmiały wspaniale na placu Marszałka Piłsudskiego z okazji 74. rocznicy powstania warszawskiego. Ale jesteśmy w Gdańsku. Pan wojewoda był łaskaw przypomnieć uroczystości sprzed 2 lat. Ale ja chcę powiedzieć, że musimy się cofnąć jeszcze o rok. 3 lata temu przy kościele księży Salezjanów na Starych Szkotach poświęciłem pomnik Inki Siedzi Głównej. To było w niedzielę. Może nawet i ten transparent ten sam był, który teraz jest, Bóg, honor, ojczyzna. Wygłosiłem kazanie. I powiedziałem wtedy, że święcimy ten pomnik, ale właściwie nielegalnie, bo jeszcze nie ma pozwolenia z władz miasta, samorządu. Pozwolenie przyszło we czwartek po uroczystościach. I powiedziałem wtedy, doświadczam tego nie po raz pierwszy, bo w Warszawie nie było inaczej z poświęceniem pomnika księdza Skorupki, a szczególnie tych grajków na Pradze. Tu mamy pana ministra, od pana ministra Błaszczaka, był pan świadkiem, prażaninem pan jest. I wtedy też powiedziałam, a władze samorządowe mają to do siebie, że już jak nie mogą przeszkodzić, to zaczynają pomagać. I podobnie było miesiąc temu w Suwałkach, gdzie uczestniczyłem 14 lipca upamiętniając rocznicę, to z inicjatywy pana ministra Jarosława Zielińskiego uroczyste zaczadzenie umysłów tylu ludzi, a nawet pokoleń już. 3 pokolenia od wojny, 4 prawie. A serca na dodatek jeszcze są jak z kamienia. I chciałoby się powiedzieć, zabierz za prorokiem Ezechielem to kamienne serce i daj nowe dla tylu naszych obywateli, tego państwa. A wszyscy powinni wiedzieć,
że najwyższą wartością jest Bóg, jest honor, jest ojczyzna. I oczywiście tutaj jest na tym pomniku esencja jeszcze zawarta, są te słowa, które z bliska warto przeczytać. I pragnę pogratulować organizatorom tej uroczystości, że ten pomnik powstał. Prosty. No ale tak dobry granit pan Leon Czerwiński znalazł, wobec tego jest kamieniarz z Przodkowa, że tak jak Piłsudski na Rosie, że nawet okupacja sowiecka nie jest w stanie tego zniszczyć. Może ten orzełek trochę przymało, ale jest prosty w umowie. Tak jak ten pomnik obłaża augustowski, wzniesiony ręce oplecione kolczastym drutem, 5 metrów wysoki na cokole wysokim, i tak ma być. I tu jeszcze na dodatek w Alei Dębowej, pięknej, zapomnianej, a obok śmietnika, na który wywożono z Kurkowej po rozstrzelaniu przez naszych rodaków, trzeba przypomnieć. Przecież dowódca plutonu, który wydawał rozkazy, oczywiście pani porucznik to już nowe pokolenie i nowa Polska, ale odchodził z honorami wojskowymi. Usłyszymy salwę honorową. Tej salwy nie otrzymała ani Inka Siedzikówna, ani Szyndzielarz. Ani żaden z tych rozstrzelanych. Przywożeni byli w ciężarówkach i wyrzucani na śmietnik. Przy tej ekshumacji ja uczestniczyłem. To był rok 2014, wrzesień. Miesiąc przed, nawet parę dni przed pójściem do szpitala wtedy. I tam było tylko pół metra ziemi. Taka warstwa. A to był śmietnik. No i dzisiaj przy tym śmietniku można powiedzieć, przecież to tak, 50 metrów stąd, jest ten pomnik. Czyli możemy powiedzieć, że ziarno wrzucone w ziemię wydaje plon obfity. I dzisiaj to ziarno zakiełkowa. I trzeba nam się modlić przede wszystkim o wyjście z tego zaczadzenia umysłu. Bo ono trwa w różnych formach. I w różnych formach się objawia. Na rogu 3 maja i z tej skamieliny, szczególnie tu, bo jesteś, ciągle mówimy wiatr od morza, a może w Mławie się zatrzymał, a może jeszcze bliżej, a może nawet tu, a może tu zamieszało, jak w czasie tej burzy przed 3 dniami. No. To są też znaki nadprzyrodzone. Trzeba wyciągać. To może dosyć tego wstępu. A teraz się pomodlimy. Dąbrowskiego, no. Wspomożenie nasze. Dziękujemy Jego Ekscelencji. Panie i Panowie, w tym momencie nastąpi wręczenie odznaczeń Pro Patria za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny. O wręczenie odznaczeń proszę przedstawiciela szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana Tomasza Stachulskiego, w asyście członka Prezydium Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pana profesora Wiesława Jana Wysockiego.
Szanowni Państwo, w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pan minister Jan Józef Kasprzyk, za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny na wniosek Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wyróżnił medalem Pro Patria pana Krzysztofa Drażbę, pana Macieja Jarosińskiego, pana doktora Andrzeja Kołakowskiego, panią Jolantę Kwiatkowską-Reichel, pana doktora Karola Nawrockiego. Uprzejmie proszę wymienione osoby o wystąpienie do odznaczenia. W imieniu pana ministra Kasprzyka będę miał ten zaszczyt udekorowania państwa medalem Pro Patria. Szanowni kombatanci i drodzy goście zaproszeni, przeżywamy dziś wspólnie szczególną uroczystość. Po 12 latach od podjęcia starań odsłaniamy pomnik, na który długo żeśmy czekali. Pomnik żołnierzy wyklętych. Nie przypadkiem narzucone w roku 2016 hasło, jako pierwsza odpowiedziała w tym samym roku prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej świętej pamięci koleżanka Teresa Urbanowa. Niech taki pomnik powstanie właśnie na ziemi gdańskiej, jak w Soczewce tworzyły zręby oporu wobec zniewolenia narodów żołnierze i działacze Polskiego Państwa Podziemnego przymusowo wysiedleni ze swoich stron rodzinnych na wschodnich kresach, gdzie odradzały się pod opieką swoich dawnych dowódców, jak chociażby majora Zygmunta Szyndzielorza, synnego Łupaszki, zbrojne oddziały dziesiątkowanej partyzantki gdańskiej. Nie przypadkiem większość pierwszych oddziałów wyklętych stanowili żołnierze Armii Krajowej, a także NOW. Nie przypadkiem dołączyli do nich działacze WIN, która to organizacja początkowo zamierzała prowadzić walkę z narzuconym systemem nie przy pomocy akcji zbrojnej, a środkami politycznymi. To okazało się niemożliwe. Jako pierwszy wprowadził pojęcie wyklęci do obiegu redaktor Jerzy Ślaski, sam żołnierz Armii Krajowej, a później więzień i skazaniec systemu. Podejmowali heroiczne, a w rezultacie beznadziejne działania członkowo-żywiołowo powstających płakowskich formacji. Często pozbawieni kierowniczych struktur, skazani na samotną walkę, skazani na kierowaną przez obce siły zagładę. Nie przypadkiem pierwsze pieniądze na ten pomnik pochodziły z ofiarności kombatantów Armii Krajowej. Należę do pokolenia urodzonego po wojnie. W latach szkolnych wkładano mi do głowy zakłamaną historię, jak to reakcyjni bandyci w imię obcych interesów terroryzowali bezfronną ludność, budującą najlepszy ustrój i w tę bajeczkę część społeczeństwa uwierzyła. Pod dowództwem sowieckich oficerów i przy pomocy pułków NKWD. Zmieniono także, że mieliśmy po wojnie wojnę domową. Tymczasem prawda wyglądała inaczej. Lasy wypełniali nie tylko ludzie, którzy nie chcieli się pogodzić z nowym zniewoleniem, ale także ci, dla których był ostatnim schronieniem przed prześladowaniem i śmiercią. Obieg ogłoszony przez władze amnestie okazał się być hambugiem. Zaraz po sfałszowanych wyborach w roku 1947, gdy lasy miały być przez dobrą władzę rozładowane, zaczęły się stalinowskie czystki. Akt oskarżenia wystarczyło sformułowanie. Był członkiem Armii Krajowej. W tym czasie w antykomunistycznej partyzantce walczyło jeszcze z bronią w ręku 2000 żołnierzy. Powiedzmy bohaterów, bez względu na motywy, jakie przywiodły ich do lasu i na popełnione niektóre czyny. Bo powiedzmy otwarcie, były taki. Ostatni partyzant na Lubelszczyźnie, podoficer Wojska Polskiego Lalek, zginął w obławie w roku 1963.
Odsłaniamy pomnik poświęcony tym ludziom. Nie sposób wymienić nazwisk wszystkich dowódców i żołnierzy. Czcimy ich walkę i ich ofiarę. Każda kropla krwi przelanej o niepodległą ma równą wartość. Ale walka bez nadziei na szybkie zwycięstwo, walka o honor ma szczególną wagę. Myślę, że nadużywaniem czasem pojęcia żołnierze wyklęty. Zastanawiam się, czy nie bardziej adekwatne byłyby żołnierze niesłomni. A jest tak, jak jest. Generał Fildok, dowódca okupacyjnego KEDYW-u, nie walczył po wojnie z bronią w ręku. Kazał czekać na stosowny moment, ale i tak został zamordowany przez komunę. Bo był dla niej potencjalnym groźnym, bo był polskim patriotą. Dopisaliśmy go do grona wyklętych, a takich jak on były tysiące, dziesiątki i setki tysięcy. Cześć i chwała bohaterom. Szanowni Państwo, ja bym chciał z tego miejsca podziękować koleżance Anie Kołakowskiej, Karolowi Nawrockiemu, Krzysztofowi Drażbie za wspólną trzyletnią pracę. Mimo że ja byłem w Warszawie, oni w Gdańsku, bardzo często się kontaktowaliśmy i żeby nie ich pomoc, ich zaangażowanie, tego pomnika by tak szybko nie było. Jeszcze raz, cześć i chwała bohaterom. Szanowni Państwo, postanowieniem numer T122/2018, ja 30 lipca 2018 roku kapituły oznaczenia pamiątkowego działającej przy Zarządzie Głównym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oznaczeniem pamiątkowym za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oznaczeni zostali członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych Gdańsku. Pani Jolanta Kwiatkowska-Reichel, pani Anna Kołakowska, pan Władysław Dobrowolski, pan Karol Nawrocki, pan Adam Chlebowicz, pan Bartosz Sawicki, pan Krzysztof Drażba, pan Andrzej Kołakowski, pan Piotr Niwiński. Odznaczonych proszę o wystąpienie. Thank you.
panem Tadeusza Kojarskiego poproszę o aktora teatru muzycznego w dniu pana Jakuba Kornackiego. Ponieważ żyli prawem Wilka, historia o nich głucho milczy. Pozostał po nich kopnym śniegu żółtawy mocz i ślad ten wilczy. Szybciej niż w plecy strzał zdradziecki trafiła sercem ściwa rozpacz. Pili samotni, jedli nędzy. Tak się starali losom sprostać. Już nie zostanie agronomem ciemny, a świt księgowy. Marusia matką, grą poetą. Posiwia śnieg ich młodych łoczy. Nie opłakała ich Elektra, nie pogrzebała Antygona. I będą tak przez całą wieczność, w głębokim śniegu, wiecznie kochać. Przegrali dom swój w białym morzu. Gdy zabiera śnieg, nie nawet żałować na śnieg i kłaniać się z myślami. Nikt nam imion nie wyrył na płytach z marmuru. Zostały po nas tylko na ścianach napisy. W celach, które patrzyły na nasze tortury i wspomnienia wyryte w sercach towarzyszy. I pozostał też po nas w murach Mokotowa duch, który krzepić będzie serca naszych braci. I da im siłę śmierci twarz spojrzeć odważnie, bo za wolność i życie nie szkoda zapłacić. Niech żyje wolna Polska. Takeśmy wołali, gdy nas wyprowadzano ostatni raz z celi. Byście tej wolności bracia doczekali, której już nam nie będzie dane z wami dzielić. Pana Andrzeja Kołakowskiego poproszę o wykonanie utworu Przysięgę. Kładę swe ręce na święty krzyż. Znak męki i zbawienia. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, przysięga być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej, aż po ofiarę życia mego. Trudno jest wytrwać, gdy wszystko zdaje się stracone. Trudno jest marzyć, gdy marzenia twoje depczą. Trudno jest stać, gdy chcą cię rzucić na kolana. Marzyć o słońcu, gdy wokoło strugi deszczu. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż, na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy, na czystą biel i na gorącą czerwień krwi, na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Trudno zwyciężać, gdy w zwycięstwo twe nie wierzą. Trudno jest walczyć, gdy poległo już tak wielu. Trudno jest ciągle na zamiary siły mierzyć, ostatnią kulą jak opłatkiem się podzielić. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż, na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy, na czystą biel i na gorącą czerwień krwi, na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Trudno się czasem z twoją wolą zgodzić, panie, i stać spokojnie, gdy ofiarne płoną stosy,
ale swój los przysięgaliśmy rzucić na nie, by swoje życie jak przeszkodę móc przeskoczyć. I przysięgaliśmy na orła i na krzyż, na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy, na czystą biel i na gorącą czerwień krwi, na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Rzeczpospolitej, mieszkańcy Gdańska, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy do uroczystego apelu pamięci przy odsłoniętym dziś w Gdańsku pomniku żołnierzy wyklętych, w miejscu, gdzie spoczywają ofiary terroru komunistycznego, aby przywołać pamięć bohaterów podziemia niepodległościowego, walczących o wolną i niepodległą Polskę. Pochylamy głowy w skupieniu i zadumie, przywołując pamięć wszystkich rodaków, dla których ojczyzna pozostała do ostatniej chwili życia dobrem najwyższym. A ofiarom życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam do nas niezłomnych patriotów, żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego, którzy po zakończeniu II wojny światowej kontynuowali walkę z narzuconym Polsce systemem komunistycznym. Stańcie do apelu! Do was wołam, żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich i Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski oraz innych formacji, którzy stanęliście do nierównej walki z niemieckim i sowieckim okupantem oraz reżimem komunistycznym. Stańcie do apelu! Wołam dowódców Polskiego Państwa Podziemnego, generałów Leopolda Okulickiego, pseudonim Niedźwiadek, ostatniego dowódcę Armii Krajowej, który zginął w sowieckich kazamatach w noc wigilijną 1946 roku. Augusta Emila Fildorfa, pseudonim Nil, komendanta kierownictwa dywersji Armii Krajowej i organizacji NIE, który został zamordowany przez sowieckich oprawców 24 lutego 1953 roku. Stańcie do apelu! Wzywam do nas wszystkich rodaków, którzy po pięcioletniej bohaterskiej walce z niemieckim okupantem podjęli bój z komunistycznym zniewoleniem o prawo narodu polskiego do wolności i suwerenności. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy organizacji NIE, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, 5. i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej oraz innych formacji zbrojnych podziemia antykomunistycznego, którzy wierni idei niepodległej Polski stanęli do walki z sowieckim okupantem i systemem komunistycznym. Stańcie do apelu! 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, skazanego przez komunistyczny sąd na karę śmierci, którą wykonano 8 lutego 1951 roku. Rotmistrza Witolda Pileckiego, współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej, oficera Komendy Głównej Armii Krajowej i konspiracyjnej organizacji NIE, zamordowanego 1948 roku. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeństwo! Wzywam do nas rodaków zamordowanych przez komunistycznych oprawców
za wierność idei niepodległej Polski. 28 sierpnia 1946 roku w gdańskim więzieniu. Danutę Siedzikównę, pseudonim Inka, sanitariuszkę 5 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, która zginęła, mając zaledwie 18 lat, ze słowami: niech żyje Polska! Sierżanta Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk, żołnierza patrolu dywersyjnego, który do końca życia pozostał wierny żołnierskiej przysiędze. Stańcie na apelu! Do was wołam, druhny i druhowie, najmłodsi żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego, uczestnicy harcerskiej, antyhitlerowskiej i antykomunistycznej konspiracji, którzy cierpieliście prześladowania za wierność Polsce i ideałom wolności. Przywołuję do nas Zdzisława Badocha, pseudonim Żelazny, oraz druhny i druhów Wileńskiej Czarnej Trzynastki, którzy po wojnie przeciwstawili się sowieckiej opresji i ginęli w nierównej walce z NKWD i Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego. Stańcie do apelu! Wzywam ofiary zbrodniczej przemocy i wszystkich rodaków zamordowanych w stalinowskich katowniach i łagrach za to, że byli Polakami i nie wyrzekli się swojej ojczyzny. Wołam wszystkich żołnierzy wyklętych i działaczy niepodległościowego ruchu oporu, fałszywie oskarżonych, torturowanych, poniżanych, pozbawianych czci i godności żołnierskiej oraz zamordowanych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, więzienia w Gdańsku, Lublinie, we Wronkach, Rawiczu, Krakowie, Kielca, Radomiu, Rzeszowie, Warszawie oraz w wielu innych więzieniach i miejsca komunistycznej kaźni. Stańcie do apelu! Do was zwracam się, potomni. Nie zapomnijcie bohaterskich rodaków, którzy do końca pozostali wierni wolnej i niepodległej Polsce. Niech ich postacie i czyny, utrwalone w historii i tradycji oręża polskiego, będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Dla uczczenia pamięci bohaterów podziemia niepodległościowego. Salwa honorowa! Nastąpi złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem. Delegacje proszę o przygotowanie wizytówek.
samej łapki dochodzimy. Proszę o odwrócenie. Ministra Obrony Narodowej wieniec składa pan minister Łukasz Kudlicki. Zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, podpułkownik Ryszard Storczyk. Wieniec składają inspektor Ewa Pachura, zastępca komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, starszy brygadier Piotr Socha, zastępca pomorskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wesław Krysa, zastępca komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej. W imieniu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Krajowy wieniec składa pan Stanisław Władysław Śliwa. Prezes Zarządu Krajowego Generału Związku. W imieniu Służby Więziennej wieniec składa dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, pułkownik Lesław Bryłkowski. Wieniec składa prezes Andrzej Dufek, Okręgu Pomorskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wieniec składają profesor Jerzy Grzywacz. Okręg Warszawa Wschód wieniec składają Jerzy Waldemar Dobrowolski oraz Wiesław Jan Wysocki. Ruch Narodowy Pomorze. Wieniec składa zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, pani Edyta Sławnikowska. W imieniu Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział Pomorski, wieniec składają Przemysław Namsołek oraz Józef Szyłejko.
składają Stowarzyszenie Godność na czele z Wiesławem Nowakiem. Wieniec składa Andrzej Osipów, przewodniczący Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Wieniec składa Stowarzyszenie imienia kapitana Antoniego Rymszy, pseudonim Max. Wieniec składa Kaszubsko-Kociewskie Stowarzyszenie imienia Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski. Wieniec składa Prawo i Sprawiedliwość Gdańsk. Składa Klub Gazety Polskiej Gdańsk 2. Dobra, ja muszę was poprosić, bo będzie na zakończenie uroczystości, więc składam moje. Stowarzyszenie Historyczne imienia. Wieniec składa Stowarzyszenie Historyczne imienia 5. Brygady Wileńskiej. Poproszę Orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej o odegranie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Dzisiejszą uroczystość zakończy złożenie meldunku przez dowódcę Kompanii Honorowej 49. Bazy Lotniczej kapitanowi garnizonu Gdańsk panu pułkownikowi Romanowi Gladowskiemu. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów dziękuję za udział w dzisiejszej uroczystości.
W sposób szczególny pragnę podziękować dowództwu garnizonu Gdański Pruszcz Gdański oraz 7 Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej za pomoc w zorganizowaniu uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Dziękuję komendantowi Morskiego Oddziału Straży Granicznej za organizację oprawy muzycznej dzisiejszej uroczystości. Dziękuję również komendantowi miejskiemu Policji w Gdańsku i Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni za pomoc w zabezpieczeniu uroczystości. Na koniec serdecznie zapraszam Państwa na koncert zespołu reprezentacyjnego Wojska Polskiego, który odbędzie się w sali konferencyjnej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku o godzinie 12:45. Ja się przebijam.
Będzie okazja. No, to jest to, co mam.